Zobaczcie, mamy tutaj różę miniaturową, Corazon, która wcale taka malutka nie jest. Zobaczcie, że krzewy się rozrastają szeroko. Mamy mnóstwo kwiatów. I taka róża, według Cordesa, najlepiej sprawdza się jako róża tarasowa, czyli w pojemniku, na balkonie, na tarasie, gdzie stworzy naprawdę pokaźny okaz i będzie zachwycać tymi dużymi kwiatostanami, dosyć dużymi, jak na różę miniaturową, kwiatami. Nie wiem, czy wszyscy lubią dwubarwne kwiaty. Popularność odmiany Schoeneck Oblenzerin wskazuje, że takie dwubarwne kwiaty mogą się podobać, więc to jest moim zdaniem taka trochę następczyni Schoeneck Oblenzerin, która trochę nie radzi sobie z rdzą róż. Tu mamy spokój z tym.